ONZ zajmie się sytuacją na granicy. Podano datę granica. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się sytuacją na granicy z Białorusią. Krzysztof Szczerski, polski ambasador przy ONZ, poinformował, że Rada Bezpieczeństwa zajmie się w czwartek sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Podkreślił, że polskie zabiegi dyplomatyczne przyniosły odpowiedni skutek. Podczas jutrzejszego posiedzenia Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się kryzysową sytuacją na wschodniej granicy Unia Europejska z Białorusią. Cieszę się, że nasze zabiegi dyplomatyczne przyniosły oczekiwany skutek, napisał na Twitterze Szczerski. Informacje o tym, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej będzie przedmiotem rozmów podczas pilnego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ w czwartek, podała wcześniej w środę agencja AFP. Według agencji temat ten ma zostać poruszony podczas popołudniowej sesji na wniosek państw w Unia Europejska. Granica polsko-Białoruska. Szturem na granice od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Unia Europejska i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na sankcje. W poniedziałek duża grupa migrantów przeszła po stronie białoruskiej w kierunku granicy z Polską. Migranci zgromadzili się w okolicach kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował tego dnia, że służbom MSW i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę przekroczenia granicy. Obecnie migranci stworzyli obozowisko w rejonie Kuźnicy, pilnują ich służby białoruskie. Straż graniczna podała w środę, że minionej doby w trzech miejscach w województwie podlaskim prowadzone były akcje w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy z Białorusi przez duże grupy cudzoziemców, liczący od 200 do kilkudziesięciu osób. Chodzi o zdarzenia z okolic Krynek, Białowieży i dubicz Cerkiewnych. Rzeczniczka Podlaskiego oddziału SG Major Katarzyna Zdanowicz podała, że wszystkie próby zostały udaremnione, wszystkie te osoby zostały z powrotem przekierowane, doprowadzone na Białoruś.